Witam w króciutkim filmiku, tylko tak na szybko, bo już wychodzimy. Filmik jest właśnie użyłam. Właśnie użyłam akurat Gerle Ideal woda toaletowa. Filmik odnośnie tego zapachu się nosyła, ale nagrywam ten filmik pod innym kątem. Bardzo chciałam i nagrałam dwa filmiki, jak mi się aparat podładował, właśnie żeby była zauważalna lepsza jakość. I nagrałam właśnie tymi dwoma, czyli tym właśnie tą najwyższą i tą drugą od końca. Nagrałam dwa filmiki, które stosunkowo nie są długie. No i niestety YouTube mi po prostu proponował takie czasy przesyłania, że po prostu myślałam, że padnę, więc postanowiłam znaleźć sposób i przekonwertowałam te filmiki. One zajęły mało, teraz właśnie się dosyłają, ale zobaczyłam, że po prostu to przekonwertowanie spowodowało tak spadek jakości tych filmików, że praktycznie jakość tych filmików wróciła na poziom tych z telefonu. Więc ogólnie one już się prawie dosyłały, więc ja je zamieszczę, no bo to już jest też przekaz jakichś informacji. A po prostu te takie sensowe inauguracyjne odnośnie właśnie użycia aparatu będą po prostu chyba inne. Spróbuję po prostu coś jutro nagrać, coś dużo krótszego, żeby faktycznie mi dosłało. Nie wiem, może macie jakieś pomysły, jak to się ogólnie robi, żeby to szybciej. Ogólnie znalazłam sposób, że się przekonwertowuje. Przekonwertowałam, ale według mnie jakość tych filmików o przekonwertowaniu jest gorsza, więc nie wiem, ogólnie może jeszcze jak wrócimy przez noc, puszczę te dwa filmiki, które dosyłają się, te przekonwertowane, puszczę je jeszcze raz takie pierwotne, czyli z aparatu, czy z tą dobrą jakością. Przez noc może się prześlą, ale ogólnie nie wiem, szczerze mówiąc, co mam z tym zrobić, z tym fantem, bo trochę to jest dla mnie nierealne do wykonania, w sensie, jeżeli nagram krótki filmik i będzie chciało go dosyłać, nie wiem, 8 godzin, no to dla mnie to jest czasami nierealne, bo nie mogę zostawić, nie wiem, włączonego komputera, bo na przykład, nie wiem, bo jedziemy, bo coś i... No nie wiem, może akurat ten filmik, może ktoś mi coś podpowie. A w ogóle swoją drogą dajcie znać, to będą filmiki, jeden odnośnie muzyki, drugi właśnie odnośnie przywracania wiosny i zapachu Idyl. To będą takie dwa filmiki dosłane, one zostały nagrane aparatem, z tą jakością Full HD i tak dalej, wszystko było super. Wszystko było super na podglądzie, na komputerze jak przerzuciłam, tylko właśnie po tym przekonwertowaniu jest kiepsko. I przypuszczam, że jak je doślę, to na YouTubie będą właśnie takie przekonwertowane, czyli tej kiepskiej jakości, więc nie wiem. Ale dajcie znać, czy to tylko ja to tak widzę, może trochę przesadzam, ale wydaje mi się, że jednak coś w tym jest. Ogólnie też dosyłam inny filmik, taki strasznie króciutki, taki nagrany w sobie byle co aparatem, też żeby właśnie porównać. A żeby też nie trwało to tak strasznie długo. Ale ogólnie jestem trochę rozczarowana, czy aparat mnie nie rozczarowuje, bo bardzo ciekawe zdjęcia już porobiłam. Więc ogólnie tak czy tak mi się przyda, ale mówię, no, trochę pod kątem tego nagrywania tak kiepsko. W sensie nagrywa bardzo ładne filmiki, no ale przez coś na YouTube to po prostu, nie wiem, strasznej ilości godzin, a jeżeli chcę to jakoś ułatwić, uprościć, skrócić, czyli właśnie przekonwertować, to nie wiem, wybrałam taki polecany konwerter. Konwerter, nie wiem, co się mówi. I ogólnie zrobiło z niego tak mały plik, że przesyłać się będzie tam, w zasadzie jak pewnie jak wrócimy, już będzie przesłany. Więc, no tylko mówię, no, zauważam, obejrzałam, bo coś to trochę było za kolorowo i faktycznie ja widzę znaczny spadek jakości tych filmików. No nic. Jestem ciekawa, dajcie znać, czy te po przekonwertowaniu, czy z tą kiepską i tak są lepsze od telefonu, ale no mówię, kupiłam aparat po to, żeby ta jakość była naprawdę dobra, czyli taka po prostu jak nagrywa aparat, więc raczej może po prostu bardzo ograniczę ilość filmików, będą rzadko, ale właśnie jednak będą takie właśnie w tej jakości. No nie wiem. To tyle, do usłyszenia, dajcie znać, co wy właśnie użyłyście. Albo właśnie, albo dopiero co.